Widziałam dzisiaj na ramówce Ninę z sanatorium. Powiedz mi, czy ona na stałe zagościła w tym świecie show biznesu? Ja się bardzo cieszę, że Nina trafiła do Sanatorium Miłości. To jest pierwsze. Bardzo się cieszę, że trafiła do, bo pokazała ludziom właśnie, jak można pięknie żyć. Cieszę się, że trafiła do Voice Senior, bo ona tam jest takim dobrym duchem. To jest osoba, która przebywa i z ekipą, i z naszymi bohaterami. Myślę, że ona właśnie ma prawo wziąć naszego bohatera za rękę i w tym ostatnim momencie dodać mu jeszcze jakiejś takiej energii, która potem może na scenie zaistnieć, którą on może dać i sobie, i nam, tak, odbiorcom. Więc jest bardzo powściągliwa, jest bardzo mądra i jest ciepła. I energetyczna w tym wszystkim taka, jaka jest. Bo Nina taka jest na co dzień. Ktoś może w to uwierzyć, ktoś nie, ale Nina jest taka prywatnie, Nina jest taka, jak się budzi i jak zasypia, więc dała nam bardzo dużo wszystkim energii i jeśli chodzi o sanatorium, i jeśli chodzi o Voice Senior.